Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić projekt zmiany ustawy kodeksu karnego w zakresie dotyczącym dekryminalizacji pomocy w aborcji. Jest to projekt w tym kształcie, który po wielu dyskusjach, po wielu negocjacjach został uchwalony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw rozpatrywania wszystkich projektów związanych z kwestią przerywania ciąży. To jest projekt bardzo daleko cofający się w stosunku do tego składanego przeze mnie pierwotnie. Przypomnę, że obecny projekt, ten, który w tej chwili prezentuję, jest projektem składanym wspólnie przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy i Koalicyjny Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Ten projekt, który właśnie mam nadzieję, że z takim szerszym poparciem, jest projektem odpowiadającym na potrzeby społeczne. Jest projektem, który nie pozwoli zamykać do więzienia na 3 lata osób najbliższych, osobom, które potrzebują przerwać ciążę. W Polsce ciąże są przerywane, były przerywane i będą przerywane. Możemy rozmawiać tylko na temat tego, czy będą one przerywane w sposób bezpieczny, w bezpiecznych warunkach, czy też dojdzie do, po pierwsze, zagrożenia życia ciężarnej, czy też do zagrożenia bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa rodziny. Pani poseł, ja przepraszam bardzo. Ja wszystkich państwa posłów rozmawiających proszę o przeniesienie rozmów w kuluar. Nie wiem, czy zauważyliście państwo, ale rozpoczęliśmy procedowanie kolejnego ważnego punktu. Dziękuję, pani marszałek. Dziękuję, bardzo proszę. Ten projekt ma spowodować, że te osoby najbliższe, bo to na ogół one, pomagają poprzez dostarczenie tabletki, dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób bezpiecznie przerwać ciążę, żeby nie będzie im groziło 3 lata pozbawienia wolności, tak jak jest obecnie. To są na ogół partnerzy, partnerki, mężowie, siostry, matki, babcie, córki, przyjaciółki. To są te osoby, które udzielają tych informacji i które ewentualnie udzielają dostępu do aborcji farmakologicznej, gdyż to jest w tej chwili w Polsce najczęściej wykorzystywany sposób do przerywania ciąży. I oczywiście przerwanie własnej ciąży zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, z kodeksem karnym, jak również z konstytucją, nie jest penalizowane. Przerwanie własnej ciąży nie jest karalne. Można to zrobić. Każda z nas osobiście, samodzielnie może to zrobić i nic jej nie będzie za to groziło. Tylko że jeżeli zapytamy się o to, albo jeżeli poprosimy naszą przyjaciółkę, żeby z nami była wtedy, albo jeżeli poprosimy ją o dostarczenie, zorganizowanie takich tabletek, które nie są w tym momencie refundowane i nie są na rynku przeznaczone konkretnie do przerywania ciąży, ale są dostępne, są to legalnie stosowane środki farmakologiczne, wówczas takim osobom będzie groziło pozbawienie wolności. I ta ustawa ma chronić także osoby wykonujące zawody medyczne, takie jak lekarz, pielęgniarka, położna, po to, żeby nie było tego efektu mrożącego, który niestety został wywołany przez wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, który powoduje, że osoby wykonujące te zawody medyczne obawiają się, że mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przerwanie ciąży w sytuacji, w której ta ciąża i tak na pewno obumrze. Pytanie tylko, czy z tą ciążą wraz z nią obumrze osoba będąca w ciąży. Wtedy, kiedy dochodzi już do zakażenia, do sepsy, do zagrożenia życia lub zdrowia ciężarnej, wtedy osoby, które wykonują te zawody medyczne, obawiają się, że jeżeli nie będzie tego momentu pewności, że ta ciąża na pewno już jest martwa, nie dojdzie do obumarcia płodu, to wtedy ta działalność, ten czyn medyczny, spowodowanie przerwania ciąży będzie właśnie tak zakwalifikowane i będą one podpadać pod kodeks karny, pod wymiar sprawiedliwości. Dlatego proponujemy przepis, żeby nie popełnia przestępstwa określonego lekarz, pielęgniarka lub położna, jeżeli przerwanie ciąży jest następstwem zastosowania procedury medycznej potrzebnej do uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej lub gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Jest to doprecyzowanie, jest w następnym
przepisie jest też doprecyzowanie kwestii zastosowania procedury medycznej potrzebnej do uchylenia niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej lub dziecka poczętego. I to jest bardzo krótka ustawa, bardzo tak naprawdę konserwatywna. Ustawa, którą wszyscy konserwatyści w Polsce mogą poprzeć, dlatego że ona nie dotyczy legalizacji procedury przerywania ciąży. Ona legalizuje pomoc, czyli depenalizuje tak naprawdę pomoc w przerywaniu ciąży oraz chroni lekarzy, pielęgniarki i położne przed ewentualnymi następstwami takich zarzutów prokuratorskich, które mogą się pojawić kiedyś w przyszłości. Oczywiście w tej chwili my rządzimy i są do tego wytyczne, natomiast nie na tym polega stanowienie prawa, żeby wszystko cedować na wytyczne dla prokuratorów. Musimy mieć po prostu ustawodawstwo w tej sprawie. Dlatego składamy wspólnie jako Lewica z Klubem Koalicji Obywatelskiej ten projekt, który naprawdę gorąco zachęcam do wczytania się w niego. To jest tylko jedna strona, bardzo krótki projekt, bardzo skondensowany i naprawdę bardzo mocno zmieniony w stosunku do wejściowej propozycji, bardzo zachowawczy. Byłyśmy tutaj, no ja wówczas jako posłanka sprawozdawczyni w komisji, wyczulone na wszelkie głosy, wszelkie uwagi po to, żeby tak dostosować brzmienie tych przepisów, żeby było ono akceptowalne dla większości parlamentarnej. Ta większość parlamentarna znalazła się na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej. Mam nadzieję, że w tym kolejnym procedowaniu już poprawionego projektu, który oczywiście nadal jest otwarty na jakieś zmiany, to poparcie państwa wszystkich, Wysokiej Izby, znajdzie się dla tego konserwatywnego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.